Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. To jest budujące, że uczniowie idą po dwóch. Są dla siebie oparciem w chwilach trudnych doświadczeń. Idą po dwóch, bo tak jak mówi Ewangelia, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem. Między nimi jest Jezus. Trzeba iść szybko, nie należy poświęcać swój czas na to, co nie prowadzi do zbawienia. Zwróćmy na to uwagę. Nie należy poświęcać czasu na to, co nie prowadzi nas do zbawienia, co niszczy naszą relację z Bogiem. Nie zatrzymywać się na tym, co nie buduje więzi, miłości, co nie buduje bliskości. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, co buduje więź? Życie sakramentalne, spowiedź święta, uczestniczenie we mszy świętej. Ważne jest to, co mamy do powiedzenia, jakie słowa nosimy w sercu. To jest ważne, jednak równie istotne jest to, kim jesteśmy dla innych. Najważniejszy jest pokój serca, który powinniśmy przekazać. Stąd pytanie, czy ja jestem nosicielem pokoju serca, a tym samym spokojnego sumienia. Posyłam was jak owce między wilki. Uczniowie Jezusa w swej bezbronności i słabości są wyłącznie mocni mocą tego, który ich posyła. Czasami moglibyśmy powiedzieć: ale ja się do pewnych rzeczy nie nadaję, ja nie umiem, nie potrafię, nie będę przekonywujący. My nie idziemy w imię swoje i my nie działamy mocą swoją, ale mocą Pana. O tyle jestem przekonywujący, o ile Bogu wierzę, o ile Jemu ufam, o ile ta miłość, którą On mi dał, faktycznie pracuje w moim wnętrzu. Idący w imię Boga przychodzi przez pustynię. Jest to jeden z tych stanów doświadczenia modlitwy, a także przez nocną stronę życia. Będąc uczniem, upadamy, popełniamy grzechy, błądzimy. Odchodzimy od Pana Boga, a potem do Niego powracamy. Na tym polega też życie. Zobaczmy, odchodzimy od Pana Boga, żeby potem w skrusze serca do Niego powrócić. Pięknie mówi o tym święty Piotr: odejdź ode mnie, Panie, bo mnie jest człowiek grzeszny. Pamiętamy po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy ten obfity połów ryb. I Piotr wtedy zobaczył, kto jest przed nim, kto go nadal kocha. Bóg nie rezygnuje z człowieka, choć człowiek niejednokrotnie rezygnuje z Boga. Pan mnie posyła, a to oznacza, że chroni, że broni. On nie pozwoli wystawiać mnie na próbę ponad miarę, ponad moje siły.
Bóg wie, ile wytrzymam. I to Jezus przeprowadza przez próbę, której nigdy sami nie możemy sprostać. Stąd wołanie, a wołanie to modlitwa, a modlitwa to zaufanie. Zobaczmy, że my wyznajemy swoją wiarę modląc się, uczestnicząc w Eucharystii, spowiadając się. To jest nasze wyznanie wiary i miłości, a równocześnie jak się modlę, to przyjmuję miłość. Jak się spowiadam, to przyjmuję miłość Boga. Nie noście ze sobą trzosy, ani torby, ani sandałów. Czyli mamy iść ogołoceni, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Nie stawiać często na te środki, bez których sobie często człowiek nie wyobraża życia. Z takim zdumieniem, może nie jestem już z tego czasu, tej epoki, ale z takim zdumieniem patrzę, jak na przykład do restauracji wchodzi dwoje młodych ludzi, zamawiają obiad i oni cały czas patrzą w te swoje smartfony. Cały czas. Ona cały czas pisze, nadaje coś tam i on to samo. Proszę sobie wyobrazić, godzinę czasu są w restauracji, zamieniają ze sobą wyłącznie jedno zdanie. Dla mnie to jest tragiczne. Widziałem młodzież, która wyszła ze szkoły. Oni tylko w tym siedzą, w tych smartfonach. Śledzą, co nowego, prawda? Kto się odezwał? Nie noście ze sobą trzosa, torby, sandałów. Idźcie ogołoceni. Powinna być w nas zgoda często na tracenie tego, bez czego nie wyobrażam sobie życia, bez co obciąża mnie jako ucznia Pana. Nas pewne rzeczy obciążają, my ich nie chcemy oddać. Ale kiedy mówimy Panu Bogu, Panie Boże, ja cały do Ciebie należę, to w pewnym momencie Bóg sam weźmie to, czego człowiek oddać nie chce. To jest niezwykłe. Bóg sam się tym zajmie, bo my byśmy pewnych rzeczy albo też pewnych osób, z którymi mamy relacje, a które mają na nas niekorzystny wpływ. My byśmy nigdy z nich nie zrezygnowali, nie odeszli. Bóg sam ich od nas oddali. I wolność posłanego jest takim źródłem gorliwości, entuzjazmu, czynienia tego, co zostało mu zlecone z pasją i z ofiarnością. Czy w mojej wierze jest pasja? Czy ja chętnie się modlę? Czy mój czas rzeczywiście jest czasem dla Boga? Po tym poznajemy, że kochamy, kiedy mamy dla osoby kochanej najwięcej czasu. I potrafimy dla niej się poświęcić, ofiarować jej to, co jest możliwe dla nas i co nas jeszcze bardziej do siebie zbliży. Oczywiście myślę tutaj o naszej relacji z Bogiem jako wierzących, ale też o relacji z człowiekiem, męża do żony, a żony do męża. Uczniowie idą po dwóch. Jezus wskazuje też przez to, bądźmy w dobrej relacji z innymi. Pamiętajmy, że zawsze w każdym naszym spotkaniu jest obecny, powinien być obecny, zaproszony Jezus.